istotne w Tarnowie. Już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia Złote Przeboje Nasze Sprawy gościć będziemy Krzysztofa Woźniaka z Polskiego Forum Klimatycznego, które po raz pierwszy w Tarnowie zorganizowało konferencję Forum Biomasy, OZE i więcej. W spotkaniu online wzięli udział naukowcy z całej Polski. Pandemia nie będzie miała żadnego wpływu na efekt naukowy, bo trwają prace nad wydaniem recenzowanych materiałów pokonferencyjnych, mówią organizatorzy. W całej sprawie chodzi oczywiście o walkę ze smogiem, o jakość powietrza, które tak ważne jest również w czasie pandemii, kiedy dodatkowo musimy zabiegać o naszą odporność, mówi Krzysztof Woźniak z Polskiego Forum Klimatycznego. Nasi eksperci radzą mieszkańcom Tarnowa. Panie Krzysztofie, 15 października odbyła się w Tarnowie pierwsza konferencja naukowa Polskiego Forum Klimatycznego. Ważne wydarzenie pod wieloma względami. Za chwilę powiemy na ten temat więcej, ale pomyślałam sobie też, że na początku może wyjaśnijmy tym mniej zorientowanym słuchaczom, co to takiego biomasa, bo biomasa znalazła się w tytule konferencji, prawda? Tak, rzeczywiście biomasa znalazła się w tytule konferencji. No, biomasa według nas, według ekologów, nabiera coraz większego znaczenia i oczywiście warto wiedzieć, co to jest. Biomasa to jest w tym znaczeniu, w którym my to na konferencji poruszaliśmy, to jest na przykład paliwo, odnawialne paliwo. I mamy tutaj biomasę drzewną, która jest głównym takim odnawialnym paliwem, no to jest właśnie drewno, przede wszystkim drewno. Głównie są to odpadki z przeróżnych produkcji czy jakiegoś innego wykorzystania drewna. W przypadku odnawialnych źródeł energii jest to drewno lub też może to być słoma, mogą to być różne inne rodzaje masy, która jest pochodzenia roślinnego. Po prostu idziemy na przykład do sklepu, żeby kupić sobie biomasę. Nawet nie wiemy, że ją kupujemy. Na przykład brykiet, prawda? Pelet to również biomasa. Dokładnie. Właśnie, my używamy takiego określenia biomasa, dlatego że robiąc na przykład konferencję naukową albo nawet zwykłą konferencję, no trzeba się tak wyrażać, żeby pojęcia, których używamy, były zrozumiałe tam, gdzie my je kierujemy albo z kim rozmawiamy i gdzie to będziemy chcieli później wykorzystać. Więc mówienie na przykład tylko o drewnie, no to już zawęża jakby tę biomasę do pewnych konkretnych przykładów. Natomiast tak jak pani powiedziała, na przykład pelet, na przykład brykiet, to już jest przetworzone drewno, zazwyczaj z odpadów drewnianych i bardzo dobrze, że z odpadów, a nie że specjalnie to się na przykład mieli, prawda? Więc to jest właśnie biomasa i wtedy i drewno, i pelet, i brykiet, i przeróżne jeszcze, i słoma właśnie. Także to tutaj warto używać takich pojęć, które są potrzebne akurat w tym miejscu, w którym tego używam. Forum Biomasy, Odnawialne Źródła Energii i Więcej, pod takim hasłem odbywała się ta konferencja, w której uczestniczyli naukowcy. No właśnie, kto wziął w niej udział? Oczywiście to wszystko odbywało się w warunkach pandemicznych, czyli online. Tak, trzeba zwrócić uwagę na to, że konferencja w Tarnowie, Forum Biomasy, OZE i Więcej, to nie jest pierwsza konferencja Polskiego Forum Klimatycznego, bo my generalnie jesteśmy taką organizacją, która lubi współpracować z naukowcami, która lubi robić konferencje i mamy za sobą kilka konferencji w Poznaniu podczas targów poznańskich, gdzie stosunkowo łatwo można to zorganizować. Jest na miejscu odbiorca, no trzeba tylko zorganizować samo to wydarzenie. Natomiast tu, jak pani słusznie zauważyła, była to pierwsza konferencja Polskiego Forum Klimatycznego w Tarnowie. I tu jestem z tego bardzo zadowolony, że ta konferencja w ogóle doszła do skutku, że w czasach pandemicznych dało się ją zrobić, doprowadzić do końca, bo tak naprawdę jak myśmy tę konferencję organizowali, jak rozpoczynaliśmy ją, to wtedy jeszcze założenie było takie, że spotkamy się w Tarnowie na miejscu, że wszyscy prelegenci i generalnie wszyscy uczestnicy będą na miejscu. Tam wspominaliśmy o tym, że może jakby ktoś miał trudności z przyjazdem, to mógłby użyć na przykład platformy Zoom.
ale w międzyczasie tak szybko wzrosła ilość zachorowań na COVID-19, że musieliśmy całą tę konferencję przekształcić w odbywającą się w przestrzeni internetowej, właśnie akurat tutaj w tym przypadku przy pomocy platformy Zoom. I to było takie przekształcenie na bieżąco, ale oczywiście to było ważne z tego punktu widzenia, żeby tej konferencji nie odwoływać. I tu uważam, dobrze się stało, że z niej nie zrezygnowaliśmy. Jak się okazuje, wszyscy naukowcy dopisali. Wszyscy, którzy byli zaproszeni, przyjechali do Tarnowa, albo przyjechali, albo zdalnie uczestniczyli w tej konferencji. I co jest najważniejsze, możemy dzięki temu wykonać dokument naukowy, który będzie takim pokonferencyjnym dokumentem, ale jednak takim, którego będzie się dało użyć no, do jakiegoś pokazywania stanowiska, jakie w Polsce panuje. I tutaj teraz może przedstawię, kto był na tej konferencji, bo pani w sumie o to pytała i muszę przyznać, że naukowcy byli, zresztą tak było to zakładane, byli z całej Polski tak naprawdę, czyli mieli się zjechać do Tarnowa, miało to być takie wydarzenie naukowe, czyli musieli to być naukowcy z odpowiednimi tytułami, rozpoznawalni i tak się rzeczywiście stało. I na przykład całą konferencję rozpoczął pan profesor Kazimierz Górka, który był pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Więc tutaj od tej strony ekonomicznej takie spojrzenie właśnie na tę biomasę, na odnawialne źródła energii. Również była pani doktor inżynier Krystyna Kubica. Tutaj też pani doktor uczestniczyła w tworzeniu europejskich norm ecodesign. To są takie normy, które służą na przykład do tego, żeby odpowiednio klasyfikować urządzenia i na przykład używać tego w uchwałach antysmogowych. I zarówno cała Polska, jak i cała Europa z tych norm ekodesign korzysta, a pani doktor Krystyna Kubica właśnie je tworzyła. Także tutaj no, mieliśmy gości takich, którzy mieli naprawdę coś do powiedzenia. Mieliśmy też profesora Tadeusza Juliszewskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To jest profesor, który z kolei tutaj bardzo dużo zrobił w tej przestrzeni biomasowej. Napisał książki, które są w Polsce powszechnie dostępne, w których on opisuje zastosowania właśnie biomasy, właśnie drewna do przeróżnych zastosowań. Mieliśmy też doktora Tomasza Mirowskiego, który reprezentował Polską Akademię Nauk. Także cały przekrój takich naukowców, dzięki którym możemy utworzyć dokument naukowy, możemy zrobić monografię, jeżeli ona będzie również poparta recenzjami pozytywnymi, no to będzie to dokument do tego, żeby tego dalej użyć, bo tak naprawdę ta konferencja to nie tylko była po to, żeby się spotkać i sobie porozmawiać na pewne tematy. No właśnie, dlaczego takie spotkania są tak ważne i tak potrzebne? Myślę tutaj o Polskim Forum Klimatycznym, bo wy działacie nieustająco w dziedzinie ekologii. Czuwacie nad tym, aby ten klimat był coraz lepszy. Nie zapominacie o tym nawet w takim trudnym czasie, jakim jest pandemia, bo przecież wiadomo, nasze powietrze, jego czystość to również nasza odporność na choroby. To wszystko jakby razem się łączy i trudno jednak o tym zapomnieć po prostu. Tak. Oczywiście i właśnie ta konferencja, również inne konferencje, ale im bardziej naukowa, tym z naszego punktu widzenia jest lepsza. Polskie Forum Klimatyczne stara się takie informacje naukowe, sprawdzone, niewymyślane gdzieś przez nie wiadomo kogo, tylko właśnie od naukowców. My staramy się je przekazywać do oficjeli, do tych, którzy tworzą prawo, do tych, którzy decydują o tym, jak będziemy pomagać społeczeństwu, jak będziemy pomagać mieszkańcom miast, wsi, generalnie Polski, w tym, żeby jak najlepiej się odnaleźć w tej dobie transformacji energetycznej i właśnie walki ze smogiem. Bo można na różne sposoby na przykład ze smogiem walczyć. Można na różne sposoby starać się dbać o klimat, ale żeby robić to optymalnie, trzeba do tego mieć wiedzę. I właśnie my tę konferencję chcemy do tego wykorzystać, bo w ogóle jakby przyczyną tego, że akurat taki, a nie inny temat o biomasie wybraliśmy na konferencję naukową, przyczyna jest taka, że zauważyliśmy, że
walka ze smogiem w Polsce idzie no, nie w takim kierunku, jak powinna iść. Potwierdziło się to tym, że idzie w innym kierunku niż to się robi w rozwiniętych zachodnich krajach Europy. I w Polsce robi się tak, że walkę ze smogiem wykorzystuje się w naszej opinii do robienia biznesów tak naprawdę, co się odbywa kosztem mieszkańców. Mieszkańcy jakby są narażeni na większe wydatki za mniejszy efekt. I właśnie przykładem tego jest to, że w przeróżnych programach antysmogowych stara się likwidować urządzenia na biomasę. Starają się ci, którzy tworzą te przepisy, likwidować używanie kominków, starają się likwidować używanie kotłów na pelet, kotłów na Holzgas tak zwanych, czyli używających drewna kawałkowanego, nieprzetworzonego. Niestety taka jest tendencja, a co się okazuje? Są urządzenia, które mogą to wykorzystywać, a wcale nie niszczą powietrza. To znaczy nie niszczą go w takim stopniu, w jakim byłoby to zauważalne. Ale na tej fali walki ze smogiem ktoś to wykorzystuje i mówi, zlikwidujmy te urządzenia, to sprzedamy te nasze. No to właśnie powoduje to, że później, jak już ludzie wymienią te urządzenia, na przykład na gaz ziemny, będą mieli problem z tym, że nie będą mogli użyć tej biomasy, a biomasa jest bardzo tanim źródłem energii. Jest właśnie odnawialnym, czyli preferowanym w Europie Zachodniej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i powoduje to, że człowiek nie wpada w ubóstwo energetyczne. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polskiego Forum Klimatycznego, z ekologicznego punktu widzenia, rozwój powinien być zrównoważony, czyli tutaj trzeba zważać na to, żeby nie zapędzić się gdzieś w jednym kierunku, czyli na przykład właśnie nie zrobić tak, że okej, wszyscy róbmy na gaz, a tamte wszystkie zakażmy, ale później będzie drogo, proszę Państwa, a ludzie doznają innego uszczerbku z tego powodu, bo staną się biedni, będą musieli pracować pół życia na to, żeby tylko się ogrzać. A jak się nie ogrzeją, będą częściej chorować i tak dalej. To wszystko trzeba brać pod uwagę. To pod uwagę bierze Europa, a w Polsce nie. I po to była ta właśnie konferencja, żeby dać opinię naukowców, tym, którzy decydują o prawie i żeby ten kierunek wykręcić z powrotem na taki, jak robią na Zachodzie. Czyli jednym słowem, podpieracie się autorytetami w swojej działalności, co jest szalenie ważne i pomoże Wam w przyszłości przeforsować pewne zmiany, o które wciąż walczycie od kilku lat. Tak, dokładnie. Przeforsować pewne zmiany i to nawet nie jest tak, że my te zmiany musimy jakoś specjalnie wymyślać. Po prostu my widzimy, co się dzieje na Zachodzie i chcemy, żeby w Polsce od razu to stosować. Podam przykład Wiednia. Wiedeń to jest miasto, które jest uznawane za najlepsze do życia, do takiego po prostu wygodnego życia, do jakiegoś takiego dobrego życia. Od wielu lat jest za takie uznawane i proszę Państwa, w Wiedniu jest zakaz instalowania urządzeń na gaz ziemny w nowo oddawanych mieszkaniach. Za to Wiedeń dopłaca do urządzeń, które używają biomasy. A dlaczego tak jest? Bo tam wiedzą i generalnie ta wiedza jest, że gaz ziemny jest kopalnym źródłem i on jest uznawany jako źródło energii, które niszczy klimat. Natomiast biomasa w tym przypadku jest odnawialnym źródłem energii, czyli ona jej używanie nie powoduje zwiększenia ilości dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych w naszej atmosferze. Pomimo tego tam nie ma problemu ze smogiem. Pomimo tego, że tak jest, że to jest odwrotnie niż retoryka polska mówi, słuchajcie, wszystkie paliwa stałe likwidujemy, a idziemy w gaz. No, według nas to jest znowu wpuszczanie ludzi w podwójne wydatki, ponieważ tam już w Europie Zachodniej likwiduje się urządzenia na gaz ziemny, a my teraz dopłacamy do nich, a za kilka lat będziemy musieli to wyrzucić i będziemy znowu dopłacać do tego, żeby te urządzenia gazowe zmienić znowu na jakieś inne OZE. Więc tutaj ostrzegamy, przestrzegamy, no staramy się pilnować tego interesu zwykłych ludzi. To może wyjaśnijmy jeszcze, jakie to urządzenia mogą być alternatywą dla kotłów gazowych na przykład? Generalnie to trzeba by powiedzieć tak, że alternatywy to my tak naprawdę szukamy dla kotłów i urządzeń, które
bardzo niszczą nasze powietrze. Czyli tych starych urządzeń na węgiel, tych starych urządzeń być może na drewno, ale starych. I teraz tak, wymieniać je powinno się na właśnie na urządzenia biomasowe, bo to są odnawialne źródła energii. Ja nie mówię, żeby nie wymieniać na gazowe. W wielu przypadkach urządzenia gazowe są najwygodniejsze, są najlepiej dostępne i tu, gdzie da się ich używać w nieogromnej skali, jak najbardziej należy ich używać. Natomiast oprócz tego są jeszcze inne odnawialne źródła, inne odnawialne, czyli inne niż gaz. Oprócz biomasy są jeszcze przecież panele słoneczne takie zwykłe do ogrzewania wody, więc one już trochę energii potrafią dla nas ze słońca wziąć. Jak również fotowoltaika, to też jest dobra technologia. Są również urządzenia, które znamy pod nazwą pompy ciepła. To też są urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. To są właśnie te alternatywne urządzenia, przy czym należy pamiętać, że odnawialność, stopień odnawialności tych źródeł energii jest różny. To znaczy, jeżeli pompa ciepła pompuje energię z zewnątrz do naszego domu, to do tego celu używa również prąd elektryczny. I wtedy w 1/3 mniej więcej ta pompa ciepła używa nieodnawialne źródła energii, bo prąd elektryczny w Polsce niestety nie jest odnawialnym źródłem energii. Jest generalnie produkowany z węgla, więc nie uznaje się go za odnawialne źródło energii. Czyli pompa ciepła jest tylko w pewnym stopniu, a na przykład biomasa jest niemal w 100%, a już szczególnie nieprzetworzona, jest w 100% odnawialnym źródłem energii, bo tutaj nie używa się dodatkowych innych ani do jej przetwarzania, ani do jej wykorzystania jakichś innych źródeł energii. Także z tego punktu widzenia biomasa jest najlepszym odnawialnym źródłem energii i nie można jej w taki sposób eliminować. Czyli to wszystko powoli się dzieje, to się jakby rodzi w bólach, ten trend, ten nurt, gdzie wykorzystywana będzie na szeroką skalę biomasa czy urządzenia, które napędzone są biomasą. Panie Krzysztofie, a jak to wygląda w kontekście Małopolski, Tarnowa? Co w tej chwili się dzieje? Jak to się ma do tych ostatnich takich prawnych rozporządzeń? No, to jest bardzo mocno związane, dobrze, że pani redaktor o to pyta, to jest bardzo mocno związane z tym, co się dzieje na przykład w Małopolsce. I przez to w Małopolsce była ta konferencja, żeby pokazać nie wszystkim urzędnikom, no po prostu część urzędników w Małopolsce uważa, że biomasa drzewna nie jest odnawialnym źródłem energii. Skąd my to wiemy? No, ostatnio był wdrażany program ochrony powietrza w Małopolsce i tam były, oczywiście on jest oparty na przeróżnych symulacjach, na przeróżnych badaniach i tak dalej. I w tym dokumencie, który zresztą przegłosowali radni, na szczęście niejednogłośnie, myślę, że to właśnie była nasza praca, żeśmy ich ostrzegli o tym, tam jest pokazane, że biomasa stanowi 4%, mniej więcej 4% w odnawialnych źródłach energii wykorzystywanych w Małopolsce. No to jest oczywista nieprawda, dlatego że, tu zresztą o tym mówił pan profesor Górka podczas naszej konferencji, biomasa średnio w Polsce stanowi 71% odnawialnych źródeł energii. Czyli to jest główne odnawialne źródło energii, no i w takiej okolicy około 70%, a w opracowaniach, oficjalnych opracowaniach Małopolski stanowi 4%. No, nie wiemy, dlaczego tak jest, dlaczego takie są te przekłamania, no ale tak jest to niestety robione. Mało tego, to ma wpływ również, ta ilość tej używanej biomasy ma również wpływ w ogóle na to, jak Polska jest postrzegana w Europie, jak Polska w Europie będzie traktowana. Bo co się okazuje? Pani Emilewicz, wicepremier wtedy w lipcu, wystąpiła i powiedziała, że Polska nie osiągnie celu OZE w 2020 roku, a ten cel to było 15% energii z odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym. I okazuje się, że tam mamy około 13% prawdopodobnie będziemy mieli. No, jak my sami likwidujemy, jak zakazujemy używania urządzeń na biomasę, jeżeli w programie Czyste Powietrze, w ogólnopolskim programie, tam gdzie jest dostępny gaz, nie można dostać dopłaty na urządzenia na biomasę,
a na gaz można, no to to jest odwrotne działanie niż w Europie i to wprost przekłada się na to, że my będziemy te kary płacić. Sami robimy sobie programy, przez które Polska będzie płaciła kary w Unii Europejskiej. No i właśnie Polskie Forum Klimatyczne wie o tym, my o tym wiemy i po to bierzemy i prosimy naukowców, wypowiedzcie się, co wy o tym sądzicie. Oni to wszystko potwierdzają, więc jeżeli my będziemy mieli takie dokumenty, myślę, że może też wpłyniemy na to, że nasz kraj jakoś lepiej sobie będzie w przyszłości w tym sensie radził. A co ciekawe, ta inicjatywa wyszłaby właśnie z Małopolski. Oczywiście z Małopolski, ale powiem tak, Polskie Forum Klimatyczne działa w całej Polsce. My nawet siedzibę mamy niedaleko Poznania i tak naprawdę to ja w ogóle działam w całej Polsce. Każdy region ma swoje naprawdę duże zasługi w przeróżnych działaniach antysmogowych na przykład. My na Śląsku dużo osiągnęliśmy, właśnie w Wielkopolsce. No naprawdę uważam, że w całej Polsce jest mnóstwo mądrych ludzi. Wystarczy tylko jakoś pokazać im, że to można coś zrobić. Trzeba się trochę chociaż zaangażować i wtedy można iść do przodu. Jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć o tym, bo może o tym nie za dużo mówiliśmy, ale nasza konferencja ma tytuł Forum Biomasy OZE i więcej. OZE, odnawialne źródła energii, w zasadzie o tym cały czas mówimy, ale też było i więcej. Co to jest to więcej? No to więcej to jest właśnie to, co sobie wyobrażamy i to jest moim zdaniem nawet lepsza część tych właściwości biomasy. Mówimy tu generalnie o drewnie, które można jeszcze lepiej wykorzystywać niż tylko je spalając, bo spalamy w zasadzie te odpadki, ale my z drewna możemy bardzo dużo ciekawych rzeczy robić. Można budować nowoczesne domy z drewna. Można tutaj jeden z prelegentów pokazywał, że drewniana ściana oczywiście z odpowiedniego rodzaju drewna, czyli tak naprawdę z drewna ściętego w odpowiednim momencie. Można zrobić drzwi, które wytrzymują znacznie wyższe temperatury i obciążenia niż drzwi wykonane ze stali. Niesamowite. Tak, a wszystko, co zrobimy z drewna, meble również, wszystko, co jest z drewna, to zatrzymuje w sobie węgiel tak naprawdę. Czyli chodzi o to, że ten węgiel nie jest w atmosferze, nie jest w postaci dwutlenku węgla w atmosferze, tylko jest uwięziony właśnie w tych budowlach i tak dalej, co korzystnie wpływa na ochronę klimatu. Brzmi to naprawdę bardzo interesująco i zachęcająco z drugiej strony. Panie Krzysztofie, a chciałam pana zapytać jako tarnowianina, jak pan ocenia te zmiany, które zachodzą w pana rodzinnym mieście? Znaczy, ja generalnie to, co dzieje się w Małopolsce, oceniam negatywnie. To, co dzieje się w Polsce również, no przez to właśnie działamy. Natomiast oczywiście widać pewne jaskółki, widać ludzi, naprawdę mnóstwo ludzi spotkałem bardzo inteligentnych, bardzo mądrych więc ja nie mogę powiedzieć, że to są zmiany, to jest dopiero potencjał, ale potencjał do tych zmian jest bardzo duży. Mnie się zdarzyło ostatnio być na kilku spotkaniach z urzędnikami na przykład, gdzie spotkałem takich ludzi, którzy widzę, że z nimi pójdziemy w dobrym kierunku. Także to jest potencjał. Ja bym tak to określił, że jest bardzo duży potencjał. Zresztą Tarnów jest takim miastem, no to też wiadomo, że to jest pierwsze niepodległe, że to jest takie miasto, gdzie ludzie lubią nie być stłamszeni, tylko jednak lubią odczuwać pewną wolność, lubią czuć to, że jeżeli mają rację, to tak powinno być, jeżeli taka jest racja. I dlatego tutaj w Tarnowie jest wiele takich osób, ale to też się tyczy innych rejonów Polski. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że niebawem będzie miał pan dla nas kolejne dobre wieści i oczywiście nie omieszkamy o tym powiedzieć na antenie Radia Złote Przeboje. Bardzo dziękuję za spotkanie i oczywiście muszę też podkreślić to, że media są bardzo ważną częścią tych pozytywnych zmian, które po prostu można zrobić. Także bardzo dziękuję i liczę na to, że media będą nas wspierać. Bardzo za to dziękuję. Mówił Krzysztof Woźniak z Polskiego Forum Klimatycznego, które było organizatorem tarnowskiej konferencji Forum Biomasy OZE i Więcej. Ważne dla mieszkańców.